Kusamo, ale później było niestety źle. No, skacze tutaj dobrze, jest w formie i ma dobre warunki. Zobaczymy, był, co zrobi z tego. Tutaj był drugi po pierwszej serii, bardzo dobry. No, narty trzymane Spot. Przez Becze, dobry. Daleko! No, tak jak Ingebrigtsen. No, wczoraj też rywalizował po pierwszej serii. Skoczył 219,5 metra. Później drugi skok miał słabszy, 206,5 i ostatecznie był ósmy, a teraz 220 metrów obejmie prowadzenie. Tym bardziej, że dostanie bardzo wysokie noty, bo to jest piękny skok. Tu widać, to jaka jest piękna ekspozycja, jak ten lód jest wysoki. Spadł jest w tym miejscu, w środkowej części wklęsły. W związku z tym zawodnicy, odlatując na ten spad, uzyskują bardzo wysoko, dużą wysokość. Dostał 20 punktów od swojego rodaka, Janerza Grossa. No, to skrajna ocena.